Mas a verdade é que agora... Teraz, kiedy Leoncio potrzebuje está precisando de dinheiro. E wszystko wygląda inaczej. Quem sabe, może quem na targu pojawi się twój ukochany pan Alvaro. O senhor Álvaro. Albo przyśle kogoś i wykupi cię, a potem zwróci ci wolność. To byłoby spełnienie moich marzeń. Może te marzenia staną się rzeczywistością. Wiele dobrych rzeczy się dzieje, kiedy człowiek najmniej się tego spodziewa. Każę mężowi zdjąć ci te kajdany. Deixe-me ver seus pulsos. Pokaż dłonie. Pobrezinho. Biedaczka. Izaura jest dla mnie wszystkim. Przeciwstawiłem się ojcu, żeby szukać diamentów i zebrać majątek, który pozwoli mi ożenić się z Izaurą. Miejmy nadzieję, że udało się jej uciec przed panem Leoncio. Dobrze, że Andrzej i pani hrabina pojechali jej pomóc. Nie mogę się już doczekać spotkania z nią. Tak bardzo ją kocham. Bernardo. Bardzo. Znajdziemy dużo diamentów i z dnia na dzień staniemy się bardzo bogaci. Musi mi się udać i na pewno tak się stanie. Mamo. Tomasia. Tak się cieszę. Wróciłaś cała i zdrowa. Mas ao menos voltou inteira. Tomásia, que bom. Siostro, Gabrielu, nareszcie. Jak dobrze, że wróciłem. Dzień dobry, Dona Gioconda. Panie Gabrielu, witam. Dzień dobry. To nasz gość, pan Alvaro. Moja mama, Dona Gioconda. Miło mi. Jestem zaszczycony, że mogę panią poznać. Mój brat Gabriel. Witam. Miło mi. Przepraszam, że nie wstaję, ale nogi odmawiają mi posłuszeństwa. Niestety Izaura wpadła w łapy Leoncia. Złe wieści dotarły do nas przed wami. Wiemy już, że pan Miquel znalazł się w więzieniu w Campos. Czeka nas poważna walka. Będziemy walczyć do końca. Doktorze Paulo, coraz bardziej doskwiera mi serce. Co noc martwię się, że lada chwila umrę. Czuję, że serce chce mi wyskoczyć z piersi. Panie pułkowniku, pan wybaczy, ale cieszy się pan dobrym zdrowiem. Wiem, że serce płata nam figle, ale zapewniam pana, że nie ma pan powodu do obaw, jeśli chodzi o zdrowie. Serce wciąż bije. Oczywiście. Ale bałem się, że przestanie bić z powodu tylu nieszczęść. A właśnie. Są jakieś wieści o mojej żonie Elenie? Co się stało? Skaleczyłam się w palec igłą. Haftowanie jest bardzo męczące. Musisz się tego nauczyć. Każda panienka z dobrego domu musi znać kilka podstawowych haftów. Dlaczego? Bo inaczej nie staniesz się panną z dobrego domu. To jeden z warunków, które musi spełnić każda panienka. Sine qua non, sem a qual não. Entendeu? Entendeu. Rozumiem. Obrigado, dziękuję. Mandei. Wynająłem szpiegów, agentów, detektywów. Sprawdzili nawet panią hrabinę i nic, ani śladu po mojej córce. Chciałabym wiedzieć, co się z nią dzieje. Biedna moja siostra. Rosa, idź haftować do swojego pokoju. Dlaczego nie mogę zostać? Powiedziałem, do pokoju. Uwielbia pan rozkazywać. Kiedy to się wreszcie skończy? Do pokoju, bezczelna. Podły. Idź. Thank you.
Jestem okropnie zmęczona. Wyobrażam sobie, jak ty się czujesz. Dziwię się, że nie narzekasz. Não fala nada, porque não se queixa dos maus tratos. Dia. To wszystko minie. Nie będę się opierać własnemu losowi. Não vou me voltar mais contra o meu destino. O Francisco jest w polu, a w kuchni panuje bałagan. Pan Belchior zajmuje się ogrodem. Dobrze, że mamy Izaurę. Dzięki niej w domu zapanuje porządek. Musi wszystko posprzątać. Trzeba jej zdjąć te kajdany. Czeka ją wiele pracy. Będzie musiała sprzątać, prać i zmywać. Minie dużo czasu, zanim ją wpuszczę do salonu. Od tej pory będzie traktowana jak każda niewolnica. Nie musisz jej tak poniżać. Muszę. Przy żonie jej nie skrzywdzę, ale później czeka ją chłosta. Nie pozwalam. Nie zniosę tego. Nie będziesz jej bił w naszym salonie. Więc pójdzie pod pręgierz. Nie. Widzisz, w jakim stanie jest dom? Spójrz na ten kurz, niech wszystko posprząta. Tak będzie lepiej dla wszystkich. Masz rację. Wysprząta cały dom. Zacznij od salonu, potem sprzątnij sypialnię i kuchnię. Od dzisiaj też będziesz wynosić nocniki. Będziesz nosić wszystkie ekskrementy do rzeki. Baldes com excrementos até o riacho e vai despejá-los lá. Nie przesadzaj. Niech sprząta w domu. Nie musi robić wszystkiego. Colocá-la também para carregar as imundícies. Como escrava fujona. To i tak za mała kara dla zbiegłej niewolnicy. Dobrze. Ale zdejmij z niej te kajdany. Nie będzie mogła w nich pracować. Por favor, Leoncio. Tire as correntes dela. Ela não vai poder trabalhar assim. Jeśli znowu spróbujesz uciec, przypłacisz to życiem. A chłosta i tak cię czeka. Nie ukryjesz się przed moim batem. Nie zamierzam zamienić swojego życia w ściganie niewolnicy. Żądam, żebyś ją traktował jak należy. Poszukaj jej jakiś szmat. Od dzisiaj koniec z krynoliną i z jedwabiem. Z sukniami wielkiej damy. Ma się ubrać jak niewolnica. I będziesz tak traktowana. Bo jesteś niewolnicą. Niewolnicą i córką niewolnicy. Agora, pois Messie vai ser tratada como o que verdadeiramente é. Uma escrava, a Isaura. E filha de uma escrava. Występują. Abençoa toda a natureza. Niewolnica Izaura, odcinek 91. Eu mereço o dote, coronel. Powinienem dostać posag. W życiu nie zostałem tak poniżony. Małżeństwo nie zostało skonsumowane i może zostać anulowane. Ale ja się ożeniłem. Mam prawo do posagu. Chyba dotrzyma pan danej obietnicy. Posag jest prezentem dla panny młodej od jej ojca. Ma jej zapewnić dostatnie życie. Nie jest zapłatą dla zięcia za to, że się ożenił. Niech pan sobie wyobrazi moje cierpienie i rozczarowanie. Nic na to nie poradzę. Ja też cierpię i tak, że przeżyłem wielki wstyd. Ale co mogę zrobić?
Powinien dać mi pan posag, a potem odnaleźć moją żonę. Kto wie, gdzie i z kim jest? Na pewno jest sama. Nie ma z nią tego doktora od siedmiu boleści, jak oni mówią w Campos. Skąd pan wie, że nie jest z nim? Tak, między nami, panie Sebastiał, pan Leoncio zapewnił mnie, że ten lekarz nie będzie nam już sprawiał kłopotów. No, wie pan, rozumie pan. Kiedy to powiedział? Tuż przed ślubem. Od tej pory nie mieliśmy o nim żadnej wieści. Pan Leoncio jest teraz w São Paulo. Nic pan o tym nie słyszał? Não sabe nada sobre o acontecido? Disse minha condessa que... Pani hrabina mówiła mi, że pracownicy z hacjendy pana Leoncia słyszeli o jakiejś pułapce, którą szykuje pan Leoncio na doktora Diogo. Nie mogę przestać marzyć o tym, żeby moja żona do mnie wróciła. Trazê-la novamente aos meus braços, por fim. Przepraszam na chwilę. Rosa! Rosa! Rosa, vem cá! Chodź tu. Que mania horrorosa! Jak możesz podsłuchiwać? De ficar escondida ouvindo a conversa dos outros. Byłam ciekawa, co się dzieje z moją siostrą i doktorem Diogo. Rosa, espionagem. Takie zachowanie nie jest godne panny z dobrego domu. Przecież i tak nie jestem panienką, tylko niewolnicą. Ojciec nie dał mi listu wyzwoleńczego. Nie dam, nie dam, dopóki nie będziesz całkowicie przygotowana. Co to za mania z tymi trudnymi słowami? Co to znaczy? Całkowicie oznacza do końca. A teraz, teraz wracaj do swojego pokoju i nie wychodź stamtąd. Muszę coś jeszcze powiedzieć. Moja siostra nie chciała wyjść za tego starego lekarza. Po co było się przy tym upierać? Może mi ojciec dać posag i list wyzwoleńczy. Ja chętnie wyjdę za doktora Paula. On kocha Elenę, nie ciebie. Idź już. Tak się traktuje psa. Niech pan potem nie narzeka, kiedy zacznę gryźć. Zasłużyłaś na takie traktowanie. To koszmar. Sam już nie wiem, co z nią robić. Rosa jest coraz gorsza. Zachowuje się gorzej od reszty moich dzieci. Wszyscy są nieposłuszni, ale przynajmniej dobrze wychowani. Jeszcze tego brakowało, żeby zaczęła mnie bić. Radzę panu o niej zapomnieć i szybko ją sprzedać, jak zwyczajną niewolnicę. Doktorze, to okrutne. Nie mógłbym tego zrobić. Ależ to była męcząca podróż. Spotkałam się twarzą w twarz z tym draniem. To niebezpieczne. Pytałaś o Diego? Udawał, że nic nie wie. Jak ktoś może być aż tak okrutny i podły? To przerażające. Przerażające, że najgorszy człowiek na świecie jest naszym wrogiem. Nie uda mu się. Nie uda się. Będziemy walczyć do końca, aż Leoncio zostanie ukarany, a Izaura wreszcie odzyska wolność. To się stanie bardzo szybko. Choćbyśmy musieli zaatakować haciendę tego drania i zabrać stamtąd Izaurę. Życzę wam dużo szczęścia. Gdybym mógł chodzić, chętnie bym wam pomógł. Miałam nadzieję, że po powrocie zastanę to Diogo. Sam pan widzi, że nie mogę przerwać walki przeciwko tej kanali. Tuż przed moim wyjazdem do São Paulo zastawił pułapkę na naszego kuzyna Diogo. I to tylko dlatego, że należy on do mojej rodziny. Diogo jest wspaniałym człowiekiem i lekarzem. Leoncio nie zna litości. I pomyśleć, że taki człowiek według prawa jest właścicielem takiego klejnotu, jakim jest Izaura.
Gdzie moja żona? Poszła się wykąpać. Doskonale. Możemy porozmawiać na osobności, żeby nikt nas nie usłyszał. Mogłaś uniknąć cierpienia. Nie rozumiesz, że jesteś mi przeznaczona? Wydałem wszystkie pieniądze z twojego powodu. Nie udawaj, że nie słuchasz. Spójrz na mnie i słuchaj. Będę musiał być teraz z Malwiną. Nie wiem, jak długo. Dzięki niej chcę przynajmniej spłacić hipotekę. Wydałem wszystko, żeby cię odzyskać. Z tego powodu Malwina jest mi teraz potrzebna. Jeśli mi nie pomoże, stracę wszystko. I to przez ciebie. Muszę udawać, że kocham Malwinę i jestem dobrym mężem. Ale dobrze wiesz, że to nie ją kocham. Nie ją. O mais amoroso, o mais afetuoso dos maridos. Mas você sabe, ja kocham tylko ciebie. Não é ela que eu quero. Eu vou esmecer. Temos que pensar agora. Musimy dobrze zaplanować każdy nasz krok. O que vamos fazer? Wymyślimy sposób, żeby odbić Izaurę z Leoncia. Opracujemy strategię. Trzeba działać z zaskoczeniem. Chcę dobrze poznać rozkład jego domu i całego terenu wokół. Muszę znać drogi dojazdowe. Możemy zrobić to samo, co przy podpaleniu zbiorów kawy. Zająłem wtedy ludzi Leoncia, a Bernardo podpalił kawę. Serce mi pęknie. Dopiero co przyjechaliście i już chcecie atakować Hacjendę Leoncia? Nie możemy tracić czasu. Izaura jest w niebezpieczeństwie. Pani hrabina ma rację. Czas nas goni i to naprawdę ważne. Boże, jest coraz gorzej. Najpierw Tomazja, a teraz cała banda. To się źle skończy. Muszę wrócić do obozu. Tęsknię za ojcem, ciocią Joaquiną, Moleką i Bernardo. Potem przyjadę tu z dużą grupą ludzi. Błagam, nie używajcie przemocy. Tylko nie to. Zamierzamy zrobić wszystko po cichu. Bez strzelaniny i bez przelewu krwi. Mam ochotę pójść do Haciendy Leoncia, wsadzić Izaurę na konia i uciec z nią jak najdalej stąd. To zbyt ryzykowne. Może pan dostać strzał w plecy, jak Gabriel. Ryzykował i co go spotkało? Mógł zginąć. Popełniłem błąd. Przestraszyłem się na widok tych ludzi. Zacząłem uciekać i strzelili do mnie. Panie Alvaro, spokojnie. Jest pan młodym i przystojnym człowiekiem. Nie może pan się pakować w wojnę z Leoncją. Odkąd Tomazja rozpoczęła swoją zemstę, spotyka nas tragedia za tragedią. Mamo, miarkuj się. Próbujemy uniknąć tragedii. Najpierw chcę odwiedzić pana Miguela w areszcie. Sprawdzę, jak mogłabym mu pomóc. Zatrudnię najlepszego adwokata, żeby wyciągnął go stamtąd jak najszybciej. Proszę powiedzieć panu Miguelowi, że przyjechałem tu z panią. Dobrze. Na pewno się ucieszy, że jest pan z nami i próbuje pomóc jego córce. Proszę go zapewnić, że nie zrezygnuję. Będę walczyć o wolność Izaury i jego. Chciałbym zobaczyć się z panem Miguelem, ale nie mogę się pokazać w więzieniu, bo mnie zaraz aresztują. Chcę zabrać André, żeby pokazał mi tereny otaczające Hacjendę Leoncia. Nie możemy tracić czasu. Na samą myśl, że Izaura jest w rękach tego drania, mam ochotę tam jechać i go zabić. Musimy szybko zorganizować ucieczkę Izaury. I to tak, żeby Leoncio niczego się nie domyślił. Pojadę z panem, bo znam okolice bardzo dobrze. Wychowałem się tam. Doskonale. Pojedziemy tam. Może dowiemy się coś o Izaurze. Malwina jest naiwna. Kiedy cię widzi w tych łachmanach, uważa, że odniosła zwycięstwo. Myśli, że wszystko jest na swoim miejscu.
Ona jako pani tego domu, a ty... Ty jako niewolnica sprzątająca po niej brudy. Malwina jest głupia. Wystarczy jej... Wystarczy jej, że jest panią tego domu. Chodzi wyperfumowana, kiedy ty jesteś w łachmanach. Cieszy się, że wygląda ładnie od ciebie. Mimo to nie zapomniała jeszcze, jak ją poniżałem. I to przez ciebie. Nie wierzy mi, ale wkrótce zacznie wierzyć. Uważa, że mam obowiązek ją kochać, bo jest moją żoną. Łatwo ją oszukać. Jest taka naiwna. Tym bardziej, że chce być oszukiwana. Za to ty, nawet w tych łachmanach, źle ubrana, brudna, jesteś 100 razy ładniejsza, 100 razy ładniejsza od niej. E ninguém mais fácil de enganar do que uma mulher tola, louca para ser enganada. Saiba de uma coisa, Isaura. Pois, monsieur, mesmo com esses cabelos desgrenhados, vestida como se fosse uma escrava, sem roupas de tecidos finos, taca ainda pravda. Assim é mais bonita do que ela. Não entendo porque eu não Nie rozumiem, dlaczego nie chce pan docenić urody pani Malwiny. Dla mnie jest bibelotem, który coraz bardziej mnie nudzi. Jak pan może mówić tak o własnej żonie? Ty jesteś dla mnie o wiele ważniejsza. Jesteś moją własnością, moją obsesją. Posiądę cię, to tylko kwestia czasu. Twój urok rośnie, im bardziej jesteś poniżana. Posprzątaj tu, bo jest brudno. Sprzątaj, sprzątaj. Zadeptałem ci całą podłogę. Proszę, sprzątaj. Rusz się, niewolnico. Masz brudne buty, nie wchodź w nich do naszej sypialni. Wszędzie jest brudno. Trzeba tu posprzątać, już nic tu nie zaszkodzi. Izaura musi sprzątać, tutaj sprzątać. Sam widzisz, że to była najlepsza kara dla niej. Sprzątanie domu jest lepsze od chłosty. Zgadzasz się ze mną? Tylko ze względu na ciebie nie została wychłostana, ale ostrzegłem ją. Każde nieposłuszeństwo będzie surowo karane. Nie rozumiem, jak możesz czerpać przyjemność z zadawania bólu. Niewolników trzeba tak traktować. Zbiegły niewolnik ucieknie znowu, jeśli nie otrzyma chłosty. Im więcej się ich bije, tym częściej uciekają. Nie mam żadnych wątpliwości, że niewolnicza praca jest najlepszą karą dla nich. Ja bym przywiązał Izaurę do pręgierza i kazał ją wychłostać, żeby się opamiętała. Zostaw ją w spokoju. Niech pracuje. Przestań ją prześladować. Wystarczy, że ją sprowadziłeś z powrotem. Nie tylko dom jest w okropnym stanie. Na polu nikt nie pracuje. Cała plantacja jest w robactwie.
E jeszcze nie rozprawiłeś się z tą plagą? Francisco miał się tym zająć. Nie wyładowuj złości na nim, bo to nie jego wina. To twoja hacjenda i to ty powinieneś jej pilnować. Mój ojciec nigdy nie zostawiał całej hacjendy żadnemu ze swoich zarządców. Codziennie wszystko sprawdza i jeszcze nigdy nie stracił żadnych zbiorów. Ja nie jestem taki jak nasi ojcowie. Nie lubię zajmować się uprawą ziemi. A powinieneś. Uprawa kawy przynosi dużo pieniędzy. Wszyscy lubią brazylijską kawę. Region São Paulo nazywany jest regionem zielonego złota. Wiem, ale nie podoba mi się życie tutaj. Wolałbym mieszkać w luksusowym paryskim hotelu i być rentierem. To zbyt niebezpieczne. W krótkim czasie zostałbyś bez grosza. I tak nie mogę sprzedać hacjendy, zanim nie spłacę hipoteki. Kiedy tylko spłacę wszystkie długi, sprzedam wszystko, co posiadam. Nie myśl o tym teraz. Znajdziemy jakieś rozwiązanie. Wykąp się ze mną. Taka kąpiel odświeży nawet myśli. Chodź, mężu. Nie płacz, Pedrinho. Zaopiekuję się tobą. Jest pani kochana, ale tęsknię za Izaurą. Wiesz, że ona jest teraz w Campos. Mówiła mi, że Leoncio jest złym człowiekiem, który potrafi nawet zabijać. Ja też się martwię, ale Alvaro próbuje ją ratować. Modlę się za pana Alvara. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, obiecuję, że cię zawiozę do Izaury. Pojadę z Geraldo do Campos. Skończ z tym wreszcie. Pojadę. Głupi pomysł. Po co chcesz tam jechać? Jest tam Alvaro. Muszę być blisko niego. Nie poniżaj się. On kocha Izaurę. Nie wierzę w to. Interesuje się nią tylko dlatego, że jest abolicjonistą. Przestań. Alvaro ją kocha. Pewnego dnia się obudzi i zrozumie swój błąd. Wtedy ja będę przy nim. Mowy nie ma. Nie pozwolę wam wyjechać do Campos. Chętnie pojadę tam z moją siostrą. Zamierzam złożyć wizytę panu Leoncio i pani Malvinie. Oboje wzbudzimy mniejsze podejrzenia. Macie tu zostać. Zabierz mnie. Zabierzesz? Jeśli chcesz, pojedziemy. Spakuj się, bo ja już to zrobiłem. Niewdzięcznicy nie słuchają własnej matki. Zabijecie mnie w ten sposób. Ja i tak bym wyjechał. Poczekam na bramkę. Przykro mi, mamo, ale ja tam pojadę. Gdybym mogła wybierać, wolałabym cię nie kochać. Ale nie miałaś wyboru. Żadnego. Podaj mi krynolinę. Co? Krynolinę. Nie potrafię rozkazywać memu sercu, które przypomina dzikiego konia. Więc kochaj mnie namiętnie. Dobrze wiesz, jak bardzo cię kocham. Jaka inna kobieta zniosłaby tyle i wciąż była przy mężu? Przyznam, że twoje oddanie jest godne podziwu. Jesteś pełna zalet. Contas com as suas melhores qualidades.
Esse é o seu Właśnie. Problema, Leoncio. Ale ty ich nie doceniasz. Gosta apenas que eu gosto. Podoba ci się, że cię kocham. Ai, aperte aqui atrás para mim, por favor. Acho que eu engordei. Pomóż mi, chyba przytyłam. Nadal jesteś piękna. Jak dojrzały owoc. Chętnie bym cię schrupał. Precisa ser colhido e devorado. Nie zaczynaj znowu. Dlaczego ubieram się? Jesteś taki niezręczny. Wciąż narzekasz. Nigdy ci się nic nie podoba. Mógłbyś być bardziej romantyczny i delikatny. Delikatność to cecha godna kobiet i dzieci, a nie mężczyzn. Myślę, że odrobina, tylko odrobina romantyzmu i delikatności nikomu nie zaszkodzi. Nie mam duszy poety. Szkoda, bo zawsze marzyłam o romantycznym mężu, który będzie mi czytał poezję w łóżku i obsypywał pocałunkami. Nie proś o coś, czego nie lubię. Uważam, że miłość do poezji jest śmieszna. To babska sprawa. Babska? Ale to mężczyźni piszą wiersze. W Brazylii mamy wielu wspaniałych poetów. Większość to mężczyźni, kobiet jest niewiele. Nie chodzi o talent czy wrażliwość. Po prostu od wieków mężczyźni nie chcieli nam pozwolić nauczyć się czytać i pisać. Pamiętam, właściwie to tylko jedną poetkę. Pamiętam. Safona. Wiele wieków temu pisała bardzo romantyczne wiersze. Poczytam ci. Izaura. Izaura, minha menina. Tak się cieszę, że wróciłaś. Pan Belchior, mój kwiatuszek. Serce mi pęka, kiedy patrzę, w jakim jesteś stanie. Muszę jeszcze posprzątać kuchnię, pokoje i czworaki. Dom jest brudny jak nigdy. Casa está tão suja como nunca esteve. Parece até que fizeram uma bagunça por aqui. To wina pana Franciszka, jest brudasem. Chyba nikt tu nie sprzątał od mojego wyjazdu. Przykro mi, kiedy patrzę w twoje smutne oczy. Jestem niewolnicą. Przez chwilę śniłam o innym życiu. Marzyłam, że jestem wolna i że mogę kochać. Ale rzeczywistość okazała się inna. Jestem tylko zbiegłą niewolnicą, która znowu wróciła do swojego pana. Mój ojciec jest w więzieniu. Proszę go odwiedzić i powiedzieć mu, że u mnie wszystko w porządku. Vá à cadeia, faça uma visita ao meu pai e diga a ele que estou bem e traga-me notícias dele, por favor. Na pewno to zrobię, ale widzę, że okropnie cierpisz. Masz takie smutne spojrzenie, spotkało cię tyle nieszczęść. Você tá a ponto de rebentar de tanta tristeza, não tá? Moim jedynym pocieszeniem jest to, że wszystko w życiu mija. Nawet największe cierpienie. Marzyłam kiedyś, że będę wolna i nigdy więcej nie ujrzę pana Leoncia. Pode ser que demore muito ainda.
Mas hei de ficar. Boia, já. Já... Eu tenho medo dele querer te colocar no tronco de novo. A ja się boję, że każe cię wychłostać. Nie quer, seu Belchior. Chcę to zrobić, ale pani Malvina mu nie pozwala. Minha Malvina é que não está deixando. Por enquanto. E aquele sorriso mais. Tylko tak potrafisz się uśmiechać. Chciałabym się do pana uśmiechnąć. Żeby pana uszczęśliwić, ale jest mi tak smutno. Jeszcze nigdy tak się nie czułam. Palę się w środku. Na samo wspomnienie tego, co robiliśmy razem w młodości, zapala się we mnie ten ogień. Było cudownie, ale wspomnienia mnie ranią. Cierpię na myśl o nich. Szalałam, wspominając cię. A ty dobrze wiedziałeś, jak serce płonęło mi z pożądania do ciebie. Kiedyś, dawno temu kochałam. Kochałam istotę cudowną, delikatną i niewinną. Ta istota nadal zaprząta moje myśli, przywodzi wspomnienia, ale ty już o mnie zapomniałeś. Ja go przejrzałem owocu, który dojrzał i nie został zjedzony, a teraz leży w kącie zapomniany. Nie dla mnie już, nie dla mnie gorące uczucia. Spać mi się chce. Wybacz. Leoncio! Co za brak wrażliwości. Cieszę się, że znowu cię widzę. To znaczy, byłbym szczęśliwszy, gdybyś nie była taka smutna. Nie straciłam jeszcze nadziei. Mówią, że chcą mnie sprzedać na aukcji. Pan Leoncio potrzebuje pieniędzy. Jeśli wystawicie na sprzedaż, ja cię kupię. Mam sporo pieniędzy. Oszczędzałem całe życie. Wiesz, na co? Nie wiem. Żeby móc się ożenić. Zawsze marzyłem o pięknej żonie, takiej jak ty. I o gromadce dzieci. Najbardziej chciałbym się ożenić z tobą. Tak, z tobą. Oj nie, proszę wybaczyć, ale nie może się pan ze mną ożenić. Dlaczego? Jeśli cię kupię, stanę się swoim panem, a ty będziesz moją niewolnicą i będziesz musiała mnie słuchać. Ale będę dobrym panem, dobrym panem. Dam ci list wyzwoleńczy, jeśli za mnie wyjdziesz. Oddałam już serce innemu. Izaura, ta czysta i niewinna Izaura, pokochała jakiegoś mężczyznę, tak? Tak, poznałam go w São Paulo. Jak się nazywa? Álvaro. Álvaro. Od urodzenia jestem niewolnicą. Ale odkryłam, że moje serce jest wolne tak samo jak moja dusza. Poznałam miłość, piękną i czystą. Wspomnienie tej miłości pociesza mnie teraz i daje siłę tak potrzebną do tego, żebym... mogła znieść tę sytuację. Wiem, że moje modlitwy zostaną kiedyś wysłuchane. Zostaną. Nie możesz kochać tego mężczyzny. Nigdy nie będziesz należała do niego. Kto wie?
Se o senhor Leôncio me vender Jeśli mesmo pan Leôncio sprzeda mnie na aukcji, może pan Alvaro mnie kupi i zwróci mi wolność i ożeni się ze mną. I casasse comigo. Tak bardzo cię kocha? Kocha mnie. Dzień dobry, przyniosłem kwiaty. Już późno. Niech pan idzie. Chcę zostać sam z Izaurą. Przepraszam. Mam ochotę cię zabić. Za co? Słyszałem, jak mówiłaś o miłości do tamtego człowieka. Chciałbym cię udusić. Kiedy się z nim żegnałaś w São Paulo, obudziłaś we mnie nienawiść i chęć zabicia was obojga. Dlatego tak cię torturowałem przez całą drogę powrotną. A teraz... Teraz znowu słyszałem, jak deklarujesz miłość do tego drania. Chciałbym was zabić. Może mnie pan zabić. Przynajmniej moja męka się wreszcie skończy. Starasz się? Wolę cię zabić, niż widzieć w ramionach innego. Miłość do pana Alvara jest tak wielka, że przestałam pana nienawidzić. Żal mi pana. Mnie? Nie widzisz, jak ryzykujesz, mówiąc coś takiego? Ja nie żartuję. Pańskie uczucia nie są zdrowe. Powinien się pan leczyć. É uma doença da qual o meu senhor precisa se tratar. Nie bądź śmieszna. Spójrz na siebie. Wyglądasz żałośnie. To ty jesteś godna litości. No, proszę mnie bić. Proszę. W ten sposób wzbudzi pan we mnie nienawiść. Jesteś delikatna i krucha. Mogę cię zabić jednym uderzeniem. Nastawiam policzek. Proszę. Nastawię i drugi. Ale nigdy pana nie pokocham. Opracowanie wersji polskiej, Studio Kompany Warszawa. Tekst Olga Krysiak, czytał Zbigniew Moskal. Nunca mais eu vou te ver. Vida de negro é difícil como que? Vida de negro é difícil como que?